Witam serdecznie. Moi drodzy Państwo, zapraszam serdecznie na webinar Skyward Community. Skyward Community, Twoja droga do sukcesu finansowego. Dzisiejszym tematem będzie ogólna historia firmy, technologia i czym w ogóle jest Skyward Community. Zapraszam serdecznie. Zaczniemy od filmu takiego poglądowego, który przedstawi tym, czym się zajmujemy na dzień dzisiejszy.
Witam serdecznie. Mieliśmy bardzo dobre wprowadzenie z takim impetem, moi drodzy Państwo. Dlatego na sam początek chciałem się przedstawić. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Od 1990 roku do 2020, czyli do owocnego, prowadzę własną działalność gospodarczą. W roku 2002-2007 studiowałem na studiach wyższych z zakresu marketingu ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku jestem czynnym inwestorem w Skyward Community, a w roku 2018 i 2019 odbyłem szkolenie z kilkoma osobami z Polski, szkolenie dla ambasadorów SWC, bo taki będziemy używać skrót w tej chwili. Jest to szkolenie 3D Coaching and Business. Szkolenie to ukończyło z Polski 8 osób, natomiast było zorganizowane dla 104 osób z 18 krajów na całym świecie. Celem tego szkolenia było przede wszystkim podniesienie umiejętności sprzedaży, budowania struktur i pozyskiwania inwestorów biznesowych. Ale taki cel nadrzędny to była przede wszystkim integracja, żebyśmy my jako osoby, które zajmują się promowaniem tego biznesu, byli osobami nie tylko anonimowymi, nie znali się tylko poprzez internet i łącza takie telefoniczne, ale również żebyśmy nawiązali stosunki nasze face to face. Wszystko przebiegło bardzo dobrze. Byliśmy na 3 szkoleniach wyjazdowych, między innymi w Wilnie w listopadzie 2018 roku, w lutym 2019 roku byliśmy w Belgii, w Antwerpii i w maju 2019 roku, 13 i 15, w ciągu 5 dni byliśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie żeśmy ukończyli szkolenie i uzyskaliśmy dyplom specjalisty, ambasadora SWC, proszę Państwa, z tytułem specjalista ambasador Skyward Community. To szkolenie ukończyło z Polski 8 osób, między innymi nasza dyrektor regionalna pani Natalia Fujtak. Jest tutaj na pierwszym planie, to jest ta blondynka, którą tutaj widzicie Państwo. Mamy również to zdjęcie takie grupowe wykonane z osobami, które nas szkoliły. To jest pan Juri Galata. To jest pan, który prowadził to nasze szkolenie przeszło 14 miesięcy. Natomiast całość dopełnił nasz szef, osoba, która jest odpowiedzialna, jest dyrektorem naczelnym Skyward Community, pan Eugenii Kudraszow, to jest ten pan, który tutaj jest po lewej stronie, który stoi przy mnie, i cała nasza grupa, którą tutaj widzicie na zdjęciu. Ja będę wymieniał po kolei od naszej pani, czyli Natalia Fujtak, nasz dyrektor regionalny, moja skromna osoba Janusz Tomczak, Mariusz Wyczmański, Tomasz Wajda, Grzegorz Hutnik, Tomasz Żarnecki, Dmitrij Zajtnikow i Krzysztof Dawidziuk. Te osoby, które tutaj Państwo widzicie, w dniach 8-13 maja 2019 roku w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ukończyły kurs 3D Coaching and Business. Również grono tych osób na dzień dzisiejszy uczestniczy w takim zwanym szkoleniu speakerów. To są osoby, które przeprowadzają dla Państwa w tej chwili te szkolenia, webinary. I z tej grupy tu na dzień dzisiejszy możemy wymienić kilka osób, które prowadzą te webinary, a mianowicie Grzegorz Hutnik, Tomasz Wajda, Mariusz Duczmański, Krzysztof Dawidziuk i Janusz Tomczak. To są osoby, które dla Państwa w tej chwili prowadzą webinary zarówno z zakresu technologii, jak i drugiego tematu, którym jest duplikacja. Moi drodzy Państwo, ale żebyśmy przyspieszyli, żebyśmy nabrali impetu, to jeszcze na rozgrzewkę drugi film, który pokaże, jak Skyward Community, jak nasz transport strunowy przyspieszył. The number of cars in the world will double by 2050. Twice as many traffic jams. Twice as much air emissions. Half as many natural landscapes. No one has managed to create transport capable of solving these problems yet. Until Skyway offered its project. Until Skyway offered its project.
an innovative transport which moves above ground along high-strength string rails. Steel ropes inside the rails can make the Skyway flyover up to 3 times stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and safe. The construction requires almost no space on the ground. String transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide the best quality of transport, Skyway uses the most advanced technology, 3D experience digital platform, and American Haas equipment. It is used in aircraft and space rocket construction. The creator of the technology, the engineer, Anatoly Yunitsky, has been developing the Skyway project for over 40 years. He wrote dozens of scientific papers, received 2 UN grants, and launched the production of the string transport in 2016. Since then, Skyway has been introduced at 19 international exhibitions from Berlin to Singapore. The achievements of the project are discussed by the world media from CNN to TV Tokyo. New Skyway developments are demonstrated at the Eco Techno Park Test Center every year. 5 types of tracks, 11 kinds of string transport, and thousands of passengers in one place. Today, the project is preparing to enter the world market. One of the most ambitious projects, the Skyway Innovation Center in Sharjah, is being implemented in the United Arab Emirates. Tracks, laboratories, and infrastructure of the linear city. The Skyway Center will be the starting point of the project's development in the Middle East. Today, due to crowdfunding, hundreds of thousands of people have invested in the project, and the Skyway project is more than just transport for them. It is a safe future, real achievements, and a global idea. And you can also contribute to the development of this safe and future-oriented transport. Together, we can make the world better. Zbyszek. Zanim zacznę prezentację, wyjaśnię od razu, o co chodzi. Widzicie Państwo tam wpis naszego kolegi. Ja w ogóle się będę odnosił do pytań na samym końcu, ale od razu to wyjaśnię. Była taka opcja kiedyś, że język polski był również dodawany do filmików. Jest to związane z tym, że w tej chwili kraje, które mają największe zaangażowanie pod względem finansowym, czyli przynoszą najwięcej takich dochodu do firmy, są uwzględnione we wszelkich takich przywilejach, między innymi w tłumaczeniach. My tą pozycję żeśmy utracili, bo w pewnym momencie inwestorzy w Polsce jak gdyby zaspali. Niemniej teraz odrabiamy tę sytuację, ja to pokażę w następnej części webinaru i się również do tego odniosę. To proszę Państwa, jak to mówią marynarze, idziemy do brzegu, zaczynamy prezentację. Dzisiaj temat technologii. Omówię w skrócie na kilkudziesięciu slajdach historię, tym czym się firma zajmuje, jak to się wszystko zaczęło. Osoby, które są nowe, proszę o jakąś informację, jakimś tam plusikiem. Osoby, które już były na webinarach, również proszę o jakiś tam feedback. Niemniej te slajdy, które Państwo oglądacie, wszystkie są firmowane przez i zaakceptowane przez zarząd firmy. Jest to prezentacja, którą otrzymaliśmy od firmy w miesiącu kwietniu i maju tego roku. Te prezentacje na tych slajdach, które tutaj Państwo widzicie, to jest wynik pracy naszych grafików i osób, które mają podpisane umowę z firmą. I one są przekazane do wszystkich partnerów biznesowych SWC na całym świecie. Także jeżeli byście się spotkali z podobną prezentacją, na przykład w języku niemieckim, francuskim, angielskim, czy jidysz, czy rosyjskim, to wszystko jest związane z tym, że te prezentacje są sztampowe. Wszystko, natomiast ekspresja, przekaz, jaki my tu mamy dla Państwa, to już jest indywidualna sprawa każdego speakera. Każdy z nas jest inny, każdy ma swoje doświadczenia, niemniej musimy się w pewnych ramach trzymać. Ja jedną taką jeszcze rzecz zwrócę do Państwa uwagę.
że każdy slajd jest firmowany tu takim znaczkiem, proszę zobaczyć, SWC. Widzicie to Państwo? Ja tutaj zaznaczę tym pisaczkiem. O, chodzi pisak. A dalej włączę. O, każdy. I to jest przez to na tak zwanym papierze firmowym. My w tej chwili możemy dodawać swoje zdjęcia, swoje jakieś tam teksty. Niemniej wszystko powinno być firmowane tym znakiem tutaj EZUC. Ale idziemy do przodu, moi drodzy Państwo. I cóż to się wydarzyło? Otóż w roku 1914 fabryka słodyczy Eniben w Rosji dla urozmaicenia i podniesienia swojej sprzedaży dodawała w swoich opakowaniach, w takich kartonikach, serię takich rysunków przedstawiających wizję przyszłego świata na terenie Rosji. Między innymi tam jeden z artystów science fiction wyobrażał sobie, że za 200 lat będzie transport, który będzie na tak zwanym drugim poziomie, czyli widzimy tutaj tą eskapadę, taką, że po niej jeździ jakiś tam tramwaj, to jakiś tramwaj latający. I ta wizja tego artysty miała się spełnić za 200 lat. Niemniej świat przyspieszył, wynikiem tego były m.in. rewolucje, dwie wojny światowe, cywilizacja poszła do przodu i to, co się miało wydarzyć za 200 lat, czyli ten cały chaos, który tutaj widzimy, to wszystko przyspieszyło i w ciągu 100 lat mamy taką rzeczywistość, jaką dzisiaj możemy oglądać, czyli widzimy tutaj ogromne przeciążenie tras transportowych, zarówno na kontynentach amerykańskich, Bliskim Wschodzie, Afryce, w Europie. Wszędzie jest jednakowo. Dlatego, że dróg jest tyle, ile jest. Samochodów, liczba samochodów rośnie co roku. Między innymi jeden z takich koncernów, jak dla przykładu Mercedes, 1,5 miliona pojazdów produkuje rocznie. Więc sami doskonale widzicie, jak wygląda sytuacja. Kiedyś, jak się cofniemy historią, jeszcze te 20 lat wstecz, to był w domu jeden samochód. Dzisiaj na porządku dziennym tutaj są 2-3 samochody, a miejsc do jazdy, do parkowania nie przybywa. Dlatego kolejny problem to również zatłoczenie tak zwanych tras morskich. Ja rozmawiałem niedawno z moim przyjacielem, który zajmuje się handlem paliw, i on był na takim spotkaniu, że rozmawiał z ludźmi, którzy zajmują się właśnie handlem paliw, i powiedzieli takie zdanie, że jakby przyjąć, że wszystkie statki, okręty, które pływają po morzach i oceanach, ułożyć w ten sposób, jak autostrada, jak jeżdżą samochody na autostrady, to byście byli Państwo przerażeni, ile tego wszystkiego pływa na terenie wszystkich mórz i oceanów na całym świecie. Niemniej po prostu to są potężne obszary i tego tak nie widać. Ale problem jest. Problem jest między innymi z prędkością przewożenia, z ilością tego tonażu przewożenia i przede wszystkim rozładunku, czasu i wyładunku. Widzimy tutaj tysiące kontenerów, które czekają w porcie na załadunek i rozładunek, a w drugiej perspektywie tutaj mamy setki statków, które czekają w kolejce na swoją możliwość rozładunku czy załadunku. I to są dwa pierwsze problemy, z którym spotyka się dzisiejszy świat, czyli przeciążenie transportowych oraz brak ich zabezpieczeń. Natura walczy o swoje, my jako ludzie próbujemy budować i budujemy drogi, mosty, linie kolejowe, ale z tego względu, że natura jest taka, jaka jest, walczy o swoje prawa, to, co ten człowiek wybuduje, czasami ulega zniszczeniu, bo poprzez to, że mamy dzisiaj rozwój cywilizacyjny, doprowadziliśmy do ocieplenia klimatu. Klimat się zmienił. W Europie praktycznie zim nie ma, za to nastąpiły ogromne deszcze, burze, wichury, można powiedzieć nawet tajfuny, czegoś takiego ja nie pamiętam. Co się dzieje teraz od 20 lat? Przynajmniej raz w roku w Polsce jest taka wichura, która zmiecie ze dwie wioski i trochę jakieś tam puszczy. To się wiąże później z takimi nawalniczymi deszczami. Są lokalne podtopienia, powodzie. Sami Państwo wiecie, jak to wygląda, jak mamy to w przekazach telewizyjnych. Podobna sytuacja dotyczy budowania dróg kolejowych. Mam tu na myśli na północy naszego globu. Chodzi mi tam Kanada, Stany Zjednoczone, Rosja, na Syberii, gdzie
obfite opady deszczu powodują utrudnienie transportu kolejowego. Nie omija również ta przyjemność tych problemów naszych współobywateli świata, którzy mieszkają na takich terenach pustynnych, gdzie mamy na przykład no, na wysoka technologia, mnóstwo pieniędzy w tych krajach petrodolarowych, czyli Zjednoczona Arabia Saudyjska, Kuwejt i tak dalej. Ale oni znowu mają kolejny problem, bo mają drogi bardzo dobre, wysokiej jakości. Niemniej tam, ze względu na to, że są ogromne tereny pustynne, dochodzi często gęsto do burz piaskowych i w ciągu kilku minut to, co człowiek zrobił, wykonał, ulega zasypaniu, częściowemu zniszczeniu i tak człowiek bezustannie walczy z tą naszą naturą. Jest to również związane z tym, że większość naszych pojazdów, cena naszej cywilizacji jest taka, że my korzystamy z paliw kopalnych. Przez to wydobycie, przez tą industrializację całą mamy zanieczyszczone rzeki, środowisko naturalne, zanieczyszczone powietrze i to jest kolejny problem, który stworzyła nam cywilizacja, którą złożyliśmy sobie sami i dzisiejszy świat szuka na to rozwiązania. Takich zdjęć na szczęście już nie ma, niemniej to jest lokomotywa, która jeździła na przełomie XIX i XX wieku na terenach Stanów Zjednoczonych. Widzicie Państwo, ogromna konstrukcja, wielkie dzieło inżynieryjne, ale też maszyna, która zużywała ogromnej ilości węgla, pary i tworzyła zanieczyszczenie środowiska. Ale ten obraz jest dla mnie takim obrazem szczególnym, ponieważ on się odnosi do tego, jak dzisiaj wygląda przemysł. Zarówno przemysł hut, elektrowni i wydobywczy, jak również paliwowy. I to jest kolejny problem, z którym dzisiaj boryka się świat, czyli problem zanieczyszczenia środowiska, bo żyjemy w nim, mamy swoje dzieci, myślimy o przyszłości i ten problem jest jednym z głównych problemów dzisiejszego świata do rozwiązania. Wiele koncernów samochodowych, proszę, drodzy Państwo, próbuje produkcję takich samochodów, aut, pojazdów przerzucić na auta elektryczne albo hybrydowe, czyli to jest połączenie spalinowo z elektrycznym. No ale nie ukrywajmy tego, energia elektryczna nie bierze się znikąd. Jest ona przede wszystkim wytwarzana dzisiaj za pomocą węgla, gazu, oleju naftowego, energii jądrowej, wodoru i zaledwie w 2, może 3% z odnawialnych źródeł energii. I dzisiaj to jest kolejny problem, który jest do rozwiązania dla naszych inżynierów i przedstawicieli. Czyli mamy kolejne zużycie energii. To jest zużycie energii ogromne, bo to nie tylko samochody, bo to również ogrzewanie naszych domów, to również dzisiejsze klimatyzatory, które chodzą i to wszystko powoduje, że mamy tych zużyć bardzo dużo. Człowiek od wielu lat próbował wynieść transport na drugi poziom. Chodzi o to, że drogi są zatłoczone, mamy różne przeszkody topograficzne terenu, czyli góry, wąwozy, jakieś tam bagna i to był jeden ze sposobów, żeby wynieść ten transport na drugi poziom i ominąć te przeszkody topograficzne. Niemniej jednym z takich pomysłów było wybudowanie takiego tramwaju na drugim poziomie. Było to zbudowane w latach 30. w Niemczech. Widzicie tutaj ogromną konstrukcję stalową, potężną i ten tramwaj, który do dnia dzisiejszego podróżuje po tej drodze takiej na drugim poziomie. To samo próbują zrobić chińscy partnerzy. Tutaj też widzimy tramwaj na drugim poziomie, który się porusza, bo to się nazywa tramwaj. Też potężna konstrukcja, bardzo materiało, energo i kosztowochłonna i dlatego ona nie zdobyła takiego zapotrzebowania i nie weszła do powszechnego użytku. Ze względu na potężne koszty i skomplikowane konstrukcje. W terenach górzystych, na jakichś przejściach wodnych, traktach są jeszcze takie wykorzystywane transporty, które są tak zwane lokalne. Mamy tutaj takie kolejki górskie. Mamy koleje takie gondolowe. To wszystko, moi drodzy Państwo, jest napędzane za pomocą
pomocą LIN albo silników zewnętrznych. To są urządzenia, pojazdy, które nie mają własnego zasilania. Ale my się tutaj spotkaliśmy, żeby ten problem rozwiązać. I taki problem rozwiązuje od blisko 40 lat genialny człowiek, fantastyczny konstruktor, człowiek, który jest zdeterminowany, aby wprowadzić transport strunowy, bo w tej materii się tutaj dzisiaj, żeśmy, drodzy Państwo, spotkali, aby go wprowadzić w świecie. Pan Anatolij Junicki to jest osoba, która od blisko 40 lat tworzy, projektuje i udoskonala transport strunowy, czyli transport tak zwanego drugiego poziomu. Wypowiedział takie genialne zdanie, które jest kredem firmy, że my tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. Pan Junicki, który od blisko, jak wcześniej wspomniałem, 40 lat tworzy ten transport, zdobywał swoją wiedzę między innymi jako pracownik naukowy i konstruktor na Bajkale, bo on się kształcił i wychował w Związku Radzieckim. Dla osób młodszych to, co wytłumaczę, to jest potężny kraj, który był wtedy połączony z dodatkowych takich republik dzisiaj, jak mamy Białoruś, Ukrainę, Kazachstan, Łotwa, Litwa. To był potężny, jeden wielki kraj. W latach 90. to się wszystko pozmieniało, więc Bajkonur, który był jeszcze wtedy na terenach Związku Radzieckiego, w tej chwili jest chyba na terenie Kazachstanu. Ale Bajkonur to między innymi taka rosyjska NASA. Tamte swoje doświadczenie i zawodową pracę przeniósł na to, że stworzył transport strunowy, ale również stworzył transport kosmiczny. To jest następny etap, który będzie realizowany po wprowadzeniu transportu strunowego na świecie. I dzięki temu swojemu doświadczeniu pracy zawodowej osoba pana Junickiego, która ma w swoim życiorysie mnóstwo patentów, prac takich naukowych i kilka grantów zrobionych dla ONZ-u, my poznaliśmy, co to jest transport strunowy. I to, co jeszcze 100 lat temu było wizją tego artysty, który był na początku, wydawał te obrazki do tych cukierków, moi drodzy Państwo, to mamy dzisiaj w realu. To, co tutaj widzicie, to są pokazane dwa typy pojazdów na dwóch różnych systemach transportowych. Tu jest unibike, który jedzie po konstrukcji półsztywnej, a tu mamy unibike'a, taki hybrydowy pojazd, który może być dla 20, 30, nawet 200 osób skonstruowany, który porusza się po eskapadzie. I to, co jeszcze kiedyś było wizją tego artysty, na dzień dzisiejszy jest już w realu. Mamy kolejne porównanie. Widzimy tutaj, to już jest fotomontaż, to jest wizja komputerowa, niemniej którą możemy w niedalekiej przyszłości zastosować. Widzimy tutaj konstrukcję mostu, czyli tysiące ton stali, betonu, asfaltu, ogromne koszty i lekką eskapadę na słupach, na takich kratownicach, gdzie poruszają się nasze pojazdy. Ich przepustowość może być tak dobrana, że w zupełny sposób zaspokoi potrzeby ludności i transportowe, towarowe. Wszystko dzięki konstrukcji naszej szyny, czyli to, co jest sercem tego naszego transportu, czyli transport strunowy i jego konstrukcję. Widzimy tutaj układ tego wszystkiego, widzieliście to też Państwo na filmie, jak tam sobie te pojazdy fajnie śmigały po tych konstrukcjach. Mamy tutaj nasadę stalową, po której poruszają się pojazdy na stalowych kołach. Następnie struna, która jest poprowadzona w takiej obudowie w korpusie. Ona jest naciągnięta i naprężona i zespawana pod napięciem elektrycznym. Dodatkowo taką informacją dla Państwa niezwykle ważną jest to, że te struny i zarówno te szyny, one nie mają w ogóle delatacji. To jest jedna konstrukcja. Następnie wszystko to jest otulone w takim betonie specjalnym, który ma za zadanie dodatkowo wzmocnić ścianę, pochłonąć hałas, ale przede wszystkim chronić tą strunę przed zniszczeniem i zerwaniem, uszkodzeniem, bo muszę Państwu powiedzieć, że nasza konstrukcja, którą tu widzicie, ma żywotność nawet do 100 lat.
i pracuje w temperaturach od minus 100 do plus 100 stopni Celsjusza. Dlatego, że mamy konstrukcję strunową, a konstrukcja strunowa jest wykorzystywana przez człowieka od kilkudziesięciu lat w budownictwie. Natomiast używana jest również w instrumentach takich smyczkowych. To już jest kilkaset lat. Możemy budowy nasze prowadzić na bardzo lekkich konstrukcjach, tanich i które nie mają potrzeby takiej, nie mają zapotrzebowania na bardzo duże wykopy, jakieś tam montażowe sprawy takie kotwiące, dlatego że nasza konstrukcja jest na słupach. I my możemy wynieść ten nasz transport od 5 do nawet do 150 metrów nad poziomem gruntu. I niezależnie, czy to będzie grunt stały, czy to będzie woda, bagno, czy to będzie lód, nie ma to najmniejszego znaczenia, dlatego że konstrukcja jest oparta o strunę, czyli to jest wszystko naciągnięte, a rozstaw słupów jest od 40 nawet do 150 metrów, natomiast stężenie całej tej konstrukcji może być nawet do długości 5 km. Dodatkową zaletą tej naszej konstrukcji jest również to, że ona się może ugiąć nawet do 30%. Mamy kilka typów tych naszych konstrukcji nośnych. Mamy tutaj taką półsztywną, sztywną kratownicę i uginającą się. Każda z tych konstrukcji jest niezależnie, czy ona będzie półsztywna, czy będzie uginająca się, czy ta kratownica, wszystkie mają tą samą konstrukcję budowy, czyli na korpus stalowy, struna w środku, wypełnienie. Muszę jeszcze tutaj dodać taką informację, że te struny, czyli pojazdy na półsztywnej i na sztywnej konstrukcji, one są kompatybilne, natomiast te się łączą również, jeżeli jest taka potrzeba, żeby te pojazdy płynnie przechodziły jeden do drugiego. Tu jest ciekawostka. To jest realne zdjęcie z Marina Horki. To jest miejsce, w którym jest testowana nasza technologia. Dlatego, że przedstawia tutaj dwa pojazdy, które podążają. Jeden na tej konstrukcji półsztywnej, ten tutaj. I Unibike U401 na konstrukcji podwieszanej. Ja miałem okazję jechać tym pojazdem dwukrotnie, bo w roku 2018 i 2019 w Marina Horce na ekofestiwalu. Chcę Państwu powiedzieć taką anegdotę, którą przekazał nam Pani Nucki na festiwalu, że jak ja byłem w roku 2017, to ta konstrukcja to była tak zwana konstrukcja też lekka. Ona wyglądała mniej więcej tak, jak tutaj teraz rysuję. Czyli był ten słup i on był na zasadzie takiej tutaj kratownicy. Mniej więcej tak to wyglądało. Te pojazdy ważą w granicach 700-800 kg. 700 kg, tak? Ale pan Nicki, ponieważ pracował i wychował się na terenie ZSRR, to tam ludność, która przemieszczała ogromne terytorium, bo niekiedy, no jak weźmiemy taką Syberię, czy tam tereny Kaukazu, to były po prostu odległości, gdzie jeden mieszkaniec do drugiego to naprawdę dziesiątki, setki kilometrów mieszkał od siebie. Radzili sobie ludzie jak mogli i między innymi takim pojazdem, który jest takim flagowym z ZSRR, to było Żyguli. Później to się chyba nazywało Łada. I ludzie w tych samochodach przewozili przenajróżniejsze towary. I ludzi, i płody rolne, i zwierzęta, co się tylko dało. I pan Nicki któregoś dnia wpadł na pomysł, że gdyby wzmocnić tą konstrukcję tego typu, co mieliśmy, na wypełnić ją dodatkowo betonem i stalą, można by było wzmocnić tą wartość nośną tych naszych pojazdów. I przez taki drobny zabieg, który naprawdę kosztował niewielkie pieniądze, okazało się, że w tej chwili nośność tych naszych konstrukcji jest na poziomie 1000 do 1500. Czyli widzicie Państwo, jaka jest ogromna różnica, jak można prostym zabiegiem dodatkowo jeszcze wykorzystać naszą konstrukcję i technologię.
Następne zdjęcie z realu, Marina Horka, dwa typy pojazdów, nasze cudo techniczne, Unilot. Pojazd, który będzie jeździł z prędkością 500 km na godzinę. 500. Na lądzie nie ma drugiego takiego odpowiednika. I pojazdy pasażerskie, które są między innymi do przewozu osób od 12 do 200, nawet zależy jakiej konstrukcji, czy to będzie ten pojazd, czy to będzie ten hybrydowy, który pokazałem Państwu wcześniej. Te pojazdy będą się przemieszczać zarówno w miastach, będą międzymiastowe, ten jest pojazdem nawet międzykontynentalnym, można powiedzieć. I wyobraźcie sobie dzisiaj, dzisiejszy transport miejski, gdzie w korku jedziemy samochodem albo autobusem 10-20 na godzinę, a my możemy tutaj śmigać nawet do 150 km. Nie ma czegoś takiego drugiego na świecie. Czyli co rozwiązuje nasz transport strunowy? Przede wszystkim przeciążenie transportowe. Drodzy Państwo, nie da się ziemi poszerzyć. Budowa dróg jest taka, a nie inna. Sprawy zabezpieczeń mamy załatwione z tego względu, że my jesteśmy na drugim poziomie. Zanieczyszczenie środowiska, nasz transport jest przede wszystkim proekologiczny, wykorzystujący energię ze słońca, wody i ze spalania świeci. My poruszamy się za pomocą energii elektrycznej. I wysokie zużycie energii. Nasze pojazdy są nisko, mają niskie zapotrzebowanie na zużycie energii. Ja to później przedstawię na takich statystykach. To wszystko powoduje, że jesteśmy w tej materii bezkonkurencyjni. Weźmy sobie tutaj przykład tak zwanego współczynnika oporu. Wyjaśnię, na czym to polega. Otóż pojazdy, te, które używamy na dzień dzisiejszy, samochody osobowe, ciężarowe, mają jeden problem. To, że dzisiaj mają silniki doskonałe, że to zużycie paliwa jest niewielkie, to trzeba oddać szacunek dla konstruktorów, dla inżynierów, tak jest. Natomiast jednej rzeczy nie są w stanie inżynierowie pokonać, czyli tak zwanego przyziemia. Czyli to jest to, co tutaj jest między samochodem a gruntem. I to powoduje, że w pewnym momencie, w zależności jak będzie samochód jechał z jaką prędkością większą, to ten opór powietrza będzie większy, a zatem będzie nam wskazywało większe zużycie paliwa. Natomiast w przypadku transportu strunowego. My ten czynnik mamy zlikwidowany, bo u nas odległość od pojazdu do gruntu to jest od 5 do 150 metrów. I przez to, że dodatkowo te pojazdy są wykonane w bardzo opływowym kształcie, to uzyskaliśmy współczynnik, o którym po prostu transport tradycyjny nawet nie może myśleć, bo to tam marzyć to sobie mogą, ale to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Samochody zwykłe, czyli takie użytkowe nasze, mają współczynnik na poziomie 0,4. Natomiast formuła pierwsza, takie bolidy wyścigowe, takie rasowe auta sportowe, naprawdę auta luksusowe, schodzą do współczynnika 0,2. To gdzie oni do nas, gdzie my mamy współczynnik 0,065. A to jest kolejny aspekt sprawy, który się wiąże ze zużyciem ilości paliwa na jednego pasażera, czy jedną osobę. I mam tutaj doskonały przykład naszego unibajka. Proszę sobie zobaczyć na wykres. 14 osób w pojeździe, prędkość 100 km na godzinę, na odcinku 100 km ona zużywa 0,12 kg paliwa albo litra na pasażera. To są groszowe sprawy. Natomiast jeżeli weźmiemy za przykład Unilota, gdzie podróżuje 6 osób przy prędkości 500 km na godzinę. 500 km na godzinę to jest, tak musimy sobie to wziąć, przeliczyć, że my z Poznania do Warszawy będziemy jechać około 40 minut. Czyli naprawdę to są, czasowo, ilościowo to jest parę chwil. I tu mamy zużycie przy 500 km na 100 km na osobę 0,93, czyli jak bierzemy dzisiaj cenę naszego paliwa, to jest w granicach tam 1 euro. Ale ja jeszcze powiem Państwu taką ciekawostkę, że
pan Winnicki, jak byłem na tych kilku festiwalach, to cały czas podkreśla jeszcze jedną rzecz, że to, że my budujemy transport, że będziemy tym transportem chronić naszą planetę, bo to cały czas jest też nasze hasło, buduj Skyway, chroń planetę, to ma też za zadanie, że to ma być transport tani. I będzie tutaj tak zwane janosikowe. Możecie to sobie różnie odebrać. Na przykład w krajach, gdzie jest ogromne ilości ludności, to są kraje biedne, na przykład trzeciego świata, tak jak Indie, to 100 kilometrów ma kosztować w granicach powiedzmy 5 dolarów. Bo w ogóle 100 kilometrów ma kosztować w granicach 7-8 dolarów naszego podróżowania. Natomiast w takich krajach może kosztować 4, natomiast kraje europejskie, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, powiedzmy RPG, jest tam, to społeczeństwo zamożniejsze zapłaci powiedzmy 9 dolarów. I ta różnica będzie po prostu przerzucona. Także będzie to też w jakiś sposób wyrównywane te różnice. To jest taka informacja dla Was, żebyście wiedzieli, że pan Winnicki myśli o wszystkich obywatelach tego świata. Zdjęcie z realu, pojazd nasz Unibike, waga około 700 kg, 14 osób i zobaczcie konstrukcję tego tutaj, drodzy Państwo. Dwie cienkie struny połączone ze sobą i obciążenie prawie 1500 kg. To jest coś niebywałego. A jak weźmiemy teraz porównanie do samochodu osobowego, jakie to są naciski na drogę, jakie to są koszty budowania drogi takiej asfaltowej, albo weźmiemy to do kolei, to nie ma najmniejszego porównania. Możemy się zastanawiać, jak to się porusza, jak to jest zabezpieczone, żeby to było bezpieczne. Otóż cała tajemnica i wszystko tkwi w konstrukcji pojazdu. Pojazd, który jest napędzany tymi kołami, to są jednocześnie silniki, które napędzają i które hamują. Do tego mamy opatentowany system antywykolejenia. To wszystko jest certyfikowane, opatentowane i zrobione na najwyższych standardach. My mamy już wyprodukowane kilkanaście pojazdów własnych, które zostały certyfikowane i dopuszczone do ruchu. Także tutaj pracujemy na najwyższych standardach światowych. Dzisiaj, żeby zrobić drogę, zarówno kolejową, czy drogę taką asfaltową, nawet jakąś tam autostradę, wiąże to się z ogromnymi kosztami. Drobny przykład, no wybudowanie dzisiaj nowej trasy takiej, powiedzmy, jakiejś tam eski. Sami Państwo podróżujecie po Polsce, wiecie jak to jest. To jest ogromna ingerencja w środowisko naturalne. Są wycinane potężne ilości lasów. To są ogromne nasypy ziemne. To też ziemię skądś trzeba wykopać, przewieźć. I to, jak ja mówię, nie zrobi za... To polepsza tylko w jakiejś sytuacji tą sytuację, tą skomplikowaną sytuację, dlatego że no, drogi się nie powiększy, tak? Nie rozszerzymy tego kraju. To samo dotyczy dróg kolejowych. No, mamy tutaj też wąwozy czasami, no, ale to co wiąże się z wyburzaniem tych skał, to są potężne koszta. I tu na tym slajdzie macie takie rozwiązania podane odnośnie kosztów i jak my wyglądamy w stosunku do tego świata i naszej konkurencji, która jest w tej chwili obecna na rynkach. Transport Skywaya jest zaznaczony takim zielonym kolorem. Następnie mamy przyrównanie do tramwaja, samochodów, kolei jednoszynowej, lotnictwa, metra, kolei magnetycznej, naziemnej, transportu wodnego i kolei linowej. Pierwszy slajd jest slajdem zasadniczym, bo to jest koszt kapitału, czyli to, co interesuje inwestorów najwięcej. Czyli osób, które wyciągają kolokwialnie kasę na inwestycje. Wybudowanie kilometra bieżącego trasy Skyway to jest koszt między 3 a 8 milionów dolarów. W zależności od konstrukcji, to będzie konstrukcja półsztywna, ta lekka, czy to będzie eskapada. Natomiast drugą rzeczą, którą tutaj jest ważną, to jest jeszcze koszt zwrotu inwestycji, o którym powiem za chwileczkę. I zobaczcie, jak my tutaj wyglądamy w stosunku do konkurencji. Już sam tramwaj jest dwukrotnie droższy od nas. Transport drogowy czterokrotnie, czyli te nasze tak zwane drogi autostrady. Natomiast jeżeli porównamy to do kolei magnetycznej, która akurat tam w Polsce i w Europie jest mało wykorzystywana, ale metro jest wykorzystywane praktycznie w całej Europie.
to koszt tutaj jest między 100 a 150 milionów dolarów. Natomiast tutaj zwrot inwestycji jest na poziomie 7 lat. To jest genialna informacja dla inwestorów. Natomiast metro się spłaca do 40 lat. Czyli widzicie Państwo, jaką tutaj mamy przewagę nad konkurencją. Koszty operacyjne to są koszty związane z obsługą. Tutaj też jesteśmy w dużo, dużo lepszej kondycji do konkurencji. Zużycie energii to jest ten jeden z tych aspektów, nad którym Pan Niński pracuje od lat. Tutaj nie mamy konkurencji w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o przepustowość, dwa słowa wyjaśnienia. Chodzi o to, że mamy dla przykładu metro moskiewskie, które przewozi od 8 do 10 tysięcy pasażerów na godzinę. W szczycie. Natomiast kolej i nasz transport Skyway przy wybudowanej infrastrukturze, niezależnie czy to będziemy robili pojedynczymi pojazdami, czy będziemy to robić pojazdami tak zwanymi hybrydowymi, czy łączonymi w kilka pojazdów, powiedzmy po 200-400 osób, które się będzie przewoziło, mamy możliwość przewożenia nawet 50 tysięcy osób na godzinę, więc nie ma w tej chwili drugiego takiego odpowiednika na świecie. Zanieczyszczenie środowiska. My tutaj jesteśmy pionierami, bo my raz, że budujemy te nasze drogi na słupach, na takich konstrukcjach, gdzie nie ingerujemy w to środowisko teraz ze względów budowlanych. Dwa, wykorzystujemy do naszego transportu energię z odnawialnych źródeł energii, gdzie to jest jeden z również działów takiej konstrukcyjnej firmy. To widzicie tutaj, że jesteśmy w przeważającej uwadze lepsi jak nasi konkurenci. Natomiast jeżeli chodzi o wypadkowość, to tutaj jesteśmy poza konkurencją, dlatego że nasz transport jest na drugim poziomie sterowany za pomocą komputerów. Te pojazdy są samobieżne, tutaj czynnik ludzki jest praktycznie wyłączony. Wszystko odbywa się dodatkowo w technologii blockchainowej, czyli tej technologii, która w tej chwili operuje się na kryptowalutach. Kilka typów pojazdów, które są zbudowane w naszych zakładach. Mamy 7 pojazdów osobowych i 3 pojazdy w tej chwili i 4 pojazdy wróć do przewozu towarowego. Dwa słowa, ten leciutki Univit, widzieliście to na jednym z filmów, to jest tak zwana taksówka prywatna, tak można to powiedzieć, pojazd, który będziemy mieli indywidualnie my jako użytkownicy w swoich domach za kilka czy kilkanaście lat. Cena nawet jest znana, to ma nie przekraczać 1000 dolarów, że podejrzewam, że będzie każdego na niego stać. Natomiast o tym dwa słowa, to jest ten Unibus U4365. To jest, proszę Państwa, to nie ma odpowiednika w tej chwili na ziemi. Ja muszę to tak powiedzieć krótko. Byłem, siedziałem w tym pojeździe, nie miałem jeszcze okazji jechać, ale pojadę nawet jak miałem jechać do Arabii Saudyjskiej, bo do Abu Dhabi, bo tam będzie zrobiony tor dla tego, to w środku, to wygląda jak Maserati. To jest Maybach Maserati, to jest cudo techniki. I to jest pojazd, którym my naprawdę zdobędziemy świat. I wszystkimi pozostałymi również. Pojazdy towarowe, tu ciekawostka Unicondu 19192-01, pojazd, który został praktycznie stworzony na zamówienie naszych partnerów z rynku arabskiego, ponieważ tam w tej chwili jest największe zainteresowanie firmy, to są do przewozów materiałów sypkich, natomiast ten do przewozu takich paczek, to są wszystko oczywiście pojazdy samobieżne, mogą jechać nawet do 10 tysięcy kilometrów. I ten system Unitrans to jest do transportu takich urodków bezpośrednio do tych naszych tutaj Unitraków. To wszystko można zobaczyć, jak to pracuje i chodzi w Marina Horce. Jest tam taki testowy jeden tor zrobiony. Kolejne zdjęcie, fotomontaż. Widzimy tutaj możliwość zastosowania tych unikątów. Kratownica, czyli na górnym poziomie jadą kontenery, dołem przemieszczają się nasze pojazdy do przewozu osób. I drugi system, system, którym ja jestem mocno zafascynowany, to jest, proszę Państwa, petarda. To jest coś, co skradło moje serce. Mówię to naprawdę z czystym sumieniem do Was. System morski. To jest tak genialne rozwiązanie, że Pan Junicki wymyślił, że możemy nasz transport wyprowadzić od 15 do 25 km w głąb mórz i oceanu, bezpośrednio rozładowywać nasze
naszymi tymi pojazdami towary na statkach. No, wyobrażacie sobie to, że nie trzeba budować tych doków, tego wszystkiego i to można bezpośrednio, tanio i szybko transportować. No, zachwycony jest rząd Indii tym tematem, bo to jest półwysep, gdzie ma tylko dwa takie duże porty. To sobie wyobraźcie sieć takich portów wkoło tego półwyspu, gdzie można te transport towarowy przemieszczać. No, no, genialne rozwiązanie. To wszystko odbywa się oczywiście pod czujnym okiem naszej dyrekcji, naszych właścicieli, no i osób, które sprawdzają i certyfikują ten nasz transport. I w roku 2018 w lutym otrzymaliśmy taki certyfikat ISO 9001-2015. Jednostką certyfikującą był TÜV Thüringen. Ja wiem, co to oznacza, drodzy Państwo, bo jak prowadziłem jeszcze kilka lat temu firmę budowlaną, to również miałem taki certyfikat. Jest to dużo zachodu, żeby go zdobyć, dużo później procedur, żeby to prowadzić, ale to naprawdę usprawnia później pracę i powoduje to, że jesteśmy na takim świeczniku, że firma jest na najwyższych standardach organizacyjnych i prawnych. Mnóstwo patentów, mnóstwo nagród, mamy w tej chwili 84 patenty w 18 krajach, między innymi jesteśmy zabezpieczeni tymi patentami w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Także możecie być tutaj spokojni, nad tym wszystkim pracują nasi inżynierowie i cała nasza kadra. Pododdziały Junicki Straci Corporation kończą przeprowadzkę do nowego budynku w Mińsku. Teraz w kompleksie biurowym SV Plaza na powierzchni 9000 m2 pracuje około 1000 pracowników naszego projektu. Przypomnijmy, że kompleks biurowy jest w pełni własnością Junicki Straci Corporation. Nowy budynek zoptymalizuje pracę działów i przyspieszy rozwój transportu strunowego. Otóż to jest nowy budynek, drodzy Państwo, gdzie mamy już przeniesione praktycznie 95% działów naszych biur konstrukcyjnych i tych administracyjnych. Służy to po to przede wszystkim, że to zintegrowanie w jednym miejscu ma za zadanie ułatwienie i szybszą pracę naszych inżynierów i konstruktorów, a jednocześnie ochronę i tajemnicę naszej technologii, bo my jesteśmy ogromnym zagrożeniem. Moi drodzy Państwo, dla konkurencji na świecie patrzą nam się bacznie na ręce i wiecie doskonale, że dzisiaj wywiad gospodarczy to jest jeden z działów, gdzie każda firma i nie musimy tutaj ukrywać, że nie ma świętych w tym momencie. Wszyscy pracują na to, żeby wykraść cenne informacje jeden od drugiego, no bo taki jest świat. No. Dzisiaj wszyscy się ścigają o prymat na świecie. To jest nasz zakład, który jest również naszą własnością. Tu się zaczęła ta reorganizacja na początku 2019 roku. Cały jest naszą własnością, między innymi po to, że tak jak wspomniałem wcześniej, przede wszystkim dla ochrony naszych tajemnic, naszej technologii, zintegrowania pracy, ale też dlatego, żeby nie płacić czynszów za wynajem pomieszczeń, bo Pan Junicki, jak do tego budynku się przeprowadził, to mieliśmy dwa piętra własne. Natomiast reszta była wynajmowana i on na jednym z festiwali nam przekazał taką informację, że on szanuje wszystkie pieniądze, każdego dolara, który wpływa do firmy. I lepiej jest w pewnym momencie wydać i kupić, mieć to na stałe swoje, niż przez lata wykorzystywać i płacić czynsz. Do tego w tym budynku, który tutaj Państwo widzicie, to też jest nowy budynek wybudowany w Mińsku, też będzie wynajmowane przez naszą firmę kilka pięter. Będą się tam znajdowały nowe działy, głównie zajmujące się marketingiem. I może w przyszłości będzie taka sytuacja, że też odkupimy ten budynek, czego bardzo życzę Panu Mińskiemu i całej naszej firmie. I Wam, bo Wy jesteście współwłaścicielami. Zakłady produkcyjne. Nasza duma. Mamy trzy zakłady produkcyjne, nowoczesne, z najnowocześniejszym sprzętem, obrabiarkami do produkcji naszych pojazdów. Przecież, drodzy Państwo, mamy 11 własnych pojazdów wyprodukowanych w naszych zakładach. I zarówno te, które robią te koła, silniki, jak również ci, którzy robią obudowy. No, to jest ciekawostka, bo tu się kłania technologia kosmiczna i to jest to doświadczenie z pracy Pana Junickiego w tych zakładach konstrukcyjnych na Bajkonurze. Nasze obudowy są zrobione w technologii próżniowej, to jest taka technologia kosmiczna. Do tego stopnia wytrzymałe, przepraszam,
że nawet była próba takiego z uderzeniem granatu, takie mocno, takie wandalne zachowanie i nasze konstrukcje poradziły sobie tutaj bardzo dobrze. No i wracamy do miejsca, gdzie to się wszystko zaczęło. 2015 rok, miejsce Marina Horka, 70 km na południowym wschodzie od Mińska. Miejsce, w którym był poligon czołgów i takich transportowców wojskowych. Działka wielkości 40 hektarów został przekazany przez prezydenta Łukaszenkę naszej firmie bezpłatnie. Przeszło pół roku prace rekultywacyjne, bo tam były takie wykopy, doły. No, możecie sobie Państwo wyobrazić, jak był poligon, no to tam się nikt tam nie bawił, nie caskał za bardzo. Pół roku ten teren był prostowany, niwelowany i zaczęła się budowa. To, co widzicie tutaj na tym zdjęciu komputerowym, to za mocno wcale nie odbiega od tego, co jest w rzeczywistości. Ja byłem tam trzykrotnie. W roku 2017, 2018, 2019 na ekofestiwalach. Niestety ze względu na koronawirusa i pandemię ekofestiwal w tym roku został odwołany. Niemniej ja mam na to pomysł, jak żebyśmy na tym festiwalu byli, o którym zaraz Państwu powiem. Ale wracam do tematu. Tu jest wybudowane w tej chwili 5 tras, na którym mamy testowane nasze pojazdy, naszą technologię, zarówno te trasy do przewozów towarowych tutaj, jak i do transportu lekkiego i szybkiego, które widzicie tu. O, tu są wszystko te trasy. W tych budynkach, natomiast nowych, tu są takie trzy budyneczki nowe wybudowane, cztery, o, zaznaczę, tak? Tam są nasze laboratoria, gdzie jest testowana siłowniki koła, bo w ubiegłym roku na festiwalu pani Nicki nam powiedział, że na przykład koło w zwykłym pociągu, jak było testowane, to było testowane już ponad 150 lat jest testowane, tak? Natomiast my mamy 5 lat i my musimy mieć taką konstrukcję, która musi tą naszą konkurencję wyprzedzić. I on mówi, on się wcale tym nie przejmuje, on się nawet cieszy, że my mamy tak pod górę i mamy tyle roboty, bo my i tak jesteśmy 10-15 lat do przodu technologicznie przed konkurencją. Natomiast jest tu jeszcze jeden z tych budynków, również jest tam testowana ta produkcja naszego humusu, który będzie wykorzystany w przyszłości w zagospodarowaniu i budowy domów linearnych. O tym za chwileczkę. Czyli Marina Horka, to co widzieliście na planie, to już jest rzeczywistość. Ten lekki pojazd, o którym tu Państwu mówiłem parę minut temu, ta prywatna taksówka, tu mamy do przewozu paczek. Natomiast ta konstrukcja jest do uroku sypki. Ciekawostka taka, widzicie tutaj w głębi sady. I to jest właśnie ta nasza idea, że transport z drugiego poziomu ma być wyniesiony ponad grunt, od 5 do 150 metrów, może być i wyżej, to nie ma tam problemu wielkiego. Ale dołem to mają chodzić ludzie, ma rosnąć trawa, krzewy, drzewa. Ta ziemia ma oddychać. To jest po to, żeby tu było wytwarzane powietrze, zdrowa, ekologiczna żywność. Natomiast my możemy spokojnie podróżować na drugim poziomie, gdzie to jest bezpiecznie, ekonomicznie, szybko i tanio. Drugi slajd pokazuje również w realu. Tu mamy ten pojazd ten na 14 osób. Natomiast górą jest testowany Unii lot, ten 500 km. I miejsce tego dokowania to jest między innymi taki przystanek, gdzie na pierwszym i drugim poziomie jest wyładunek i załadunek pasażerów, ale to jest takie również miejsce też relaksu, odpoczynku, gdzie się czeka. Natomiast na dolnych pokładach, czyli tych parterowych, ma być to wykorzystane m.in. do jakichś tam usług takich komercyjnych, jakichś tam kiosków typu ruchu, jakichś tam sklepików, jakiegoś minibarów. W Marina Horce jest to wykorzystane do muzeum, techniki i drogi, którą przeszedł pan Junicki od początku swojej kariery do dnia dzisiejszego. Byłem tam, widziałem, ciekawostką tam jest sufit, ponieważ sufit na całej powierzchni tego muzeum, czyli parteru, jest zrobiony z takich poliwęglanowych płyt w kolorze czarnym i białe imiona i nazwiska wszystkich inwestorów napisane w języku łacińskim, bo tam wiele osób też jest z tej strony, takie co to jest Rosja, Ukraina, Białoruś, tam Kazachstan, to oni piszą w cyrylicy, nie. Wszystko jest
napisane w języku łacińskim, z imienia i nazwiska, i to wygląda po podświetleniach jak konstelacja gwiazd. Fantastyczne wrażenie to robi. Byłem tam w 2018 roku z moim synem. Zobaczyłem, ja siebie on zobaczył. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie on i tam moje wnuki, jak się moi synowie o to postarają. Przyjadą za parę lat i zobaczą, że ojciec też jest budowniczym tego wspaniałego transportu synowego na świecie. Nasza przyszłość, nasza największa obecność i zaangażowanie to jest to, co tutaj widzicie, drodzy Państwo, to jest centrum innowacyjne w Szardze. Szardza to jest jeden z Emiratów, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, około 70 km, 50 do 70 km od Dubaju, zależy czy od centrum, czy tam od rogatek, w którym między innymi będzie pokazywana i testowana technologia Skywaya. Budowane tam będą w tej chwili chyba 3 tory, z tego co dobrze pamiętam, jeden na transport ten taki towarowy, jeden na transport Unii bajków, ale takich tropikalnych, zaraz wytłumaczę o co to chodzi, i jeden do testowania jeszcze tej szybkiej kolei. Dodatkowo wybudowany tam też zostanie Eco House, tutaj ten budynek. I to wszystko będzie na terenie Centrum Innowacyjne Szarczy. To jest pod auspicjami Stanów Zjednoczonych, taki ośrodek, w którym będą się kształcić studenci z całego świata, gdzie będą wprowadzone najnowsze technologie innowacyjne na całym świecie. To ma być taka druga krzemowa dolina, tym razem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To już jest zdjęcie z realu. Ja byłem w maju 2019 roku w Dubaju. I byliśmy w ciągu tego 5-dniowego pobytu jeden dzień na budowie w Szardy. Między innymi przyjął nas tam pan Junicki. Fantastyczna przygoda, fantastyczna wycieczka z tego względu, że byliśmy pierwszymi osobami na świecie, które miały możliwość zobaczenia, jak jest budowana ta technologia na ziemi arabskiej. I gdzie można było oficjalnie pokazać to, bo my mieliśmy tą informację, że w Zjednoczonych Emiratach się buduje, natomiast ta informacja nie mogła jeszcze do tamtej pory wypłynąć na światło dzienne. To było w miesiącu maju, wtedy były tylko te podpory, co tutaj widzicie na zdjęciu, natomiast te zdjęcia to już był okres listopada, grudnia, gdzie już były wybudowane były struny i poruszał się po nich ten pojazd tropikalny. Ja wytłumaczę, o co tu chodzi. To jest jeden z modeli naszych unibajków, który będzie wykorzystywany w takich właśnie terenach, gdzie są wysokie temperatury, no bo tam w dzień potrafi dojść nawet do 60 stopni. Oczywiście one są klimatyzowane, samobieżne, tak jak wszystkie nasze pojazdy, naprawdę luksusowo wykorzystane. I między innymi te pojazdy będą uczestniczyły w takim odcinku komercyjnym, który mamy już podpisaną umowę z miastem Dubaj tym razem, z Emiratem Dubaj, gdzie będzie wybudowany 15-kilometrowy odcinek taki w centrum finansowym. On miał już być budowany w tym roku, natomiast na ten Expo 2020, ale ze względu na to, że Expo zostało przesunięte, to pan Nicki z tą radą swoich dyrektorów, inżynierów doszli do wniosku, że na razie odpuścimy sobie ten temat na rok i przystąpili do budowy na terenie Szardy tego tej trasy dla tych unikątów, dla tego pojazdu ciężkiego. Niemniej na 2021 rok, jak będzie Expo 2021 w Dubaju, nasza trasa będzie gotowa i to będzie dla nas jedna z najlepszych reklam, bo w tym miejscu, gdzie będzie Expo, będą poruszały się nasze pojazdy. Wizyta Emira Szardży, osoby, która dała zezwolenie, która dała pieniądze na to wszystko. Jest na to nagrany nawet filmik z tej wizyty. Był, siedział w naszym pojeździe. Naprawdę jesteśmy dumni z tego, że drodzy Państwo, jesteśmy tak zaangażowani w tamtym rejonie i że cały transport strunowy w zasadzie wyjdzie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Informacja kluczowa jest taka, że całe sterowanie tego transportu na świecie, jak będzie wybudowana cała infrastruktura na świecie, będzie się odbywało z terenów Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
przyszłość, która jest powiązana z transportem strunowym, budowa miast linearnych, tak zwane ekohausy. Widzicie tu Państwo, że dzięki naszej konstrukcji, czyli tras tych naszych strunowych, można budować osiedla, które będą przyjazne, nie musi być dróg, mogą być to osiedla wykonane nawet z konstrukcji drewnianej, domy, gdzie pozyskujemy i czerpiemy energię z odnawialnych źródeł energii, czyli ze słońca, na przykład z wiatru, gdzie wodę można mieć z deszczu, jak również odsalaną, bo Arabowie mają tam idealne systemy do odsalania tych wód morskich. I to wszystko powoduje to, że takie domy, które my, muszę też Państwu powiedzieć taką ciekawostkę, mamy na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli w tym Szardzie, w tej naszym centrum innowacyjnym, mamy pierwszy dom wybudowany z konstrukcji drewnianej od kilkudziesięciu lat. Tam się nie buduje w takiej technologii z tego względu, że to jest za duże zagrożenie pożarowe. Musimy trochę przyspieszyć. Miasta linearne, widzicie te nasze domy i to chodzi o to, że możemy się poruszać w ciągu 5-10 minut w takich miastach, tak? I tutaj dochodzimy do naszego transportu i przemieszczamy się do centrum zaledwie kilkanaście sekund, czy tam kilka minut. Czyli podsumowując, transport krajowy innowacyjny, nie ma drugiego takiego na świecie, nadziemny, od 5 do 150 metrów, wysoka prędkość, od 0 do 150 km na terenie miejskim, 500 km na terenach takich z tą prędkością naszą na Unilotę. Bezpieczny, drugi poziom, ekonomiczny, słyszeliście Państwo, 5-7 milionów za kilometr bieżący, łatwo integralny, możemy się integrować z transportem takim, który jest obecnie, czyli z metrem, z transportem samochodowym, możemy przechodzić przez budynki, nic nie stoi na przeszkodzie, wszędzie jesteśmy w możliwości dostosowania się. No i przyjazny dla środowiska, bo przede wszystkim ekologiczny. Kilka słów historii. Powstanie 1978 rok, blisko 40 lat. 2015 rok to jest taki rok przełomowy, gdzie powstało to na takim etapie, gdzie jesteśmy dzisiaj. Czyli przede wszystkim powstanie Skyward Community, RSW, naszego transportu strunowego, i system finansowania w systemie crowdfundingowym, czyli w systemie społecznościowego finansowania, to jest udzielanie pożyczek, żebyśmy dobrze rozumieli. Tak? Udzielamy pożyczki na technologię, która będzie stosowana w transporcie strunowym. Ja dołączyłem w 2016 roku, gdy były już tam pierwsze budowy, później 17-18 demonstracja i certyfikacja. 2020 rok to jest implementacja, czyli przystosowywanie tego transportu do istniejącego transportu na ziemi. Projekt się zaczął w 2014 roku, natomiast zbudowany jest 15 etapów. Mamy pierwszy podetap 14 etapu do 2021 roku. Do końca sierpnia powinien zakończyć się 15 etap. Kilka słów, moi drodzy Państwo, o tym, jak przystąpić do projektu. Do projektu możemy się zapisać, nie musimy tutaj nic kupować, natomiast żeby być takim pełnym uczestnikiem, należałoby zakupić jeden z pakietów inwestycyjnych. Mamy różne typy pakietów, zarówno dla osób z dużym portfelem, większym, niższym, mniejszym. Mamy pakiety na raty, mamy pakiety za gotówkę. Widzicie tutaj taki pakiet Innotrans, on robiony był na taką festiwal, a Innotrans to jest takie targi branżowe, które się odbywają w Berlinie co dwa lata cyklicznie. I na tych targach byliśmy w 2016 roku pierwszy raz z naszymi unibajkami, w 2018 z Unilotem, pobiliśmy konkurencję na cztery łopatki, tam nawet nie było o czym rozmawiać, my jesteśmy po prostu najlepsi w tej branży w tej chwili, nie ma konkurencji na świecie. Pakiety dla dzieci, maluszek, student, chętnie kupowane przez rodziców, żeby zabezpieczyć ich przyszłość. Pakiety dla inwestorów z dużym portfelem, tak zwanych krupnych inwestorów, od 150 tysięcy dolarów do 25, to są pakiety za gotówkę. I chciałbym tu, żebyście Państwo zwrócili uwagę na dyskonto. Dyskonto to jest ilość inwestowanych centów na dolara, bo my mamy zapisane w memorandum firmy, że nasze udziały, jak wejdziemy na giełdę, będą miały nie mniejszą wartość jak 1 dolar. Czyli tutaj inwestujemy
z dyskoncie 57 to 0,57 centa na 1 dolar. I zobaczcie Państwo, że to kosztuje 150 tysięcy dolarów, jest 8 550 000 udziałów. Natomiast mamy też pakiety takie większe na raty i tutaj zaczynają się od 5 tysięcy, kończą na 50 tysiącach i dyskont jest między 38 a 50. I pakiety takie, które są najbardziej popularne, od 250 dolarów to jest pakiet najmniejszy, do 2 tysięcy to jest taki pakiet średni. I tu mamy dyskonto między 23 a 33. Pakiety na te można zakupić na raty, to są raty z reguły 10-miesięczne, nieoprocentowane. Także kupujecie sobie Państwo i spokojnie sobie spłacacie przez 10 miesięcy. Ale jest informacja, która po prostu musi być przekazana dzisiejszego dnia i cieszę się, że po raz kolejny mogę tą informację przekazać. Otóż firma w podzięce za to, że inwestujemy w nasz transport cunowy. Jest tych inwestorów kilkaset tysięcy w tej chwili, proszę Państwa, ze względu na tą pandemię, na tego koronawirusa, na to, że spada taki entuzjazm w ludziach, postanowiła wyjść naprzeciw i zrobić taką fantastyczną promocję Step Up 2021 dla zainwestowania środków w pakiety na poziomie dyskonta 1,50-1,90. Proszę Państwa, i wyobraźcie sobie, że dzisiaj za 600 dolarów możecie kupić pakiet, który ma 28 tysięcy. To jest coś niebywałego. To jest inwestowanie na poziomie roku 2018. 2018. Cofamy się 2 lata od tyłu. To był etap 11. Teraz mamy 14, pierwszy podetap. Do końca został nam jeden etap. Natomiast za 1200 dolarów, moi drodzy Państwo, możecie mieć 108 tysięcy. To 8 tysięcy za 1200. Jakbyście chcieli kupić tą konfigurację w tej chwili tutaj, 28 tysięcy i 108, to tu musicie wydać 2100, a tu przeszło 3,5 tysiąca dolarów. Zobaczcie, jaka to jest niesamowita okazja. Ale tu muszę Państwa poinformować, że zostało nam zaledwie kilka dni do tego, bo z dniem 31 sierpnia o godzinie 22.00, czyli czasu moskiewskiego, ta promocja zostaje zamknięta i wrócimy do starych zasad. Więc powiadamiajcie rodzinę, znajomych, kupujcie sami, jak macie taką możliwość i działajcie dla dobra swoich i swoich najbliższych. Gorąco zapraszam. Ja traktuję tą promocję jeszcze jako zakup biletu na ekofestiwal, bo biorąc koszt takiego pakietu za 600 dolarów, to mniej więcej są koszty tak, jakbyście pojechali na ekofestiwal, czyli wspomagacie firmę i jesteście tak solidarni z panem Jenickim i z naszą całą firmą. Nowość, mamy wprowadzoną teraz aplikację na telefon, możecie ją sobie pobrać Państwo, ja sobie ją pobrałem ostatnio. Na razie u mnie chodzi pierwsza strona, czekam, może tam jakieś małe zawirowania, ale to za 2-3 dni na pewno wszystko ruszy, więc zapraszam serdecznie, będziecie mieć wszelkie informacje na telefonie, jesteśmy mobilni. No i teraz to, co muszę Państwu pogratulować. Gratuluję z całego serca polskim inwestorom. Jak mnie Państwo słuchaliście na początku lipca ubiegłego roku, pierwszy raz jak wystartowaliśmy w takiej konkursie Level Up, to widzę, że te nasze webinary, że te nasze prośby, że to, na czym pracuje cała ta nasza grupa, odniosło skutek, bo w miesiącu czerwcu, w maju, byliśmy inwestorami poza pierwszą 20. Naprawdę, wyglądaliśmy bardzo cienko. 38-milionowy kraj, a tacy Czesi czy Słowacy byli na 5. miejscu. I żeśmy, proszę Państwa, za miesiąc czerwiec, w lipcu, osiągnęliśmy 16. miejsce inwestowania w świecie. Więc naprawdę szacunek i bardzo dziękuję. Natomiast ja prosiłem, informowałem Państwa, że musimy się tak spiąć, żebyśmy byli chociaż w pierwszej dziesiątce. I otóż muszę Państwu zakomunikować, że tak się stało. Polska w miesiącu lipcu osiągnęła 10. pozycję w inwestowaniu w Skywatch Community. Cieszę się bardzo, gratuluję, zachęcam do jeszcze większego wysiłku, jeszcze większej pracy, żebyśmy byli w pierwszej piątce. Nieustannie na pierwszym miejscu jest drużyna z Wietnamu,
Niger i Słowacja. To są ci, te państwa, ci liderzy, którzy pracują tam najmocniej. Dwa słowa, króciutko, żebyście Państwo wiedzieli, że ja tam byłem, rok 2017, Marina Horka, pierwszy mój pobyt w Białorusi, 2018, z grupą polskich liderów i naszą dyrektor regionalną Natalią Fujtek, byliśmy tam 20 osób. I rok 2019, byłem tam tylko ze swoimi partnerami, była nas piątka. No ale mamy za to zdjęcie z panem Junickim, bo on był tylko na festiwalu, natomiast na drugi dzień była konferencja i go nie było. Cieszę się bardzo. Dwa udziały w konferencjach, 2018 robiliśmy to z panem Junickim, 2019. To jest grupa moich partnerów bezpośrednich. Pan Mariusz Jurecki, Krzysztof Dawidiu, którego gorąco pozdrawiam, bo jest na webinarze. Hubert Nowicki, Siergiej, nasz kolega tutaj z Białorusi, który był podłączony pod polską grupę, i Renka Krakowia, którą serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że jest na webinarze, i ja. Byliśmy w 5 osób, nie szkodzi, byliśmy, zaakcentowaliśmy, wiedzieli, że Polska jest. Dziękuję serdecznie za uwagę. Było nas dzisiaj nawet 20 osób. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na mój kolejny webinar 27. Będzie to webinar na temat duplikacji. I jeszcze raz zachęcam gorąco do wzięcia udziału w naszej promocji, która tylko i wyłącznie do 31 sierpnia. Potem tego nie będzie, jak mówią Czesi, to se ne wraci. Ja życzę wszystkiego dobrego, pomyślności, zdrowia, słońca i wypoczynku w tym ciężkim czasie. Żegnajcie, do zobaczenia.